Chciałbym się z wami dzisiaj podzielić takim świadectwem działania Pana Boga w moim życiu przez sakrament kapłaństwa. I chcę wam powiedzieć, że mógłbym dzisiaj podać naprawdę wiele powodów, dla których nie powinienem być księdzem. Ale chcę wam podać tylko jeden powód, dla którego wiem, że chcę być księdzem. Bo mam naprawdę tylko jeden powód do tego. Rozpoznałem, że Pan Jezus tego chce. Pomimo wszystkich moich słabości, pomimo moich wad, pomimo moich ułomności, pomimo tego, że często sam mam siebie dosyć, to On mi za każdym razem mówi, ale ja nie mam Ciebie dosyć. Czasami mam wrażenie, że zastanawiam się, Panie Jezu, czy Ty się nie pomyliłeś? Czy nie mogłeś wybrać kogoś innego? A On mówi, nie. Wiecie, i dla mnie to jest zdumiewające, bo to jest dla mnie taka skala, wszystko przeciwko jednemu, nie? I chciałbym, żebyśmy w czasie tego, co będę mówił, skoncentrowali się tylko na jednym. Na tym, czego chce Jezus. Nie na naszych ułomnościach, nie na naszych brakach. Pismo Święte mówi, że nosimy skarb w naczyniach glinianych. Tak, jesteśmy słabi. Jesteśmy jak słabe, gliniane, popękane naczynia. Ale nosimy w sobie nadprzyrodzony skarb. Nosimy w sobie Chrystusa. Wiecie, ja nie przyjechałem do was powiedzieć ciekawą konferencję. Ja przyjechałem podzielić się z wami tym, żeby to zmieniło wasze życie. I chcę was zapytać, czy jesteś gotów na zmianę w twoim życiu? Bo jeśli nie jesteś gotów na zmianę, to ta najbliższa godzina to będzie stracony czas. Ale jeśli pragniesz zmiany, to proszę Cię, przyjmij wszystko to, co będziesz słyszał. Jako zachętę do tego, że Bóg daje Ci łaskę, tak jak mi daje łaskę, która o wiele bardziej przekracza to wszystko, co sobie wyobrażasz. Jako ruch czystych serc jesteście bardzo potrzebni Kościołowi i światu. Macie naprawdę niezwykłą łaskę. I nie chcę mówić o tym, czy dorastamy do tej łaski, czy nie dorastamy. Nie chcę mówić o walce, ale chcę mówić o Bogu, który jest wspaniały, który daje nam tak niezwykłą łaskę, pomimo tego, że my nie zasługujemy. I chciałbym, żebyśmy w czasie tego, co będę mówił, całkowicie skoncentrowali się na Bogu, który jest dobry, który chce dawać dobre rzeczy i który chce dawać nam takie rzeczy, których my sami o własnych siłach nie bylibyśmy w stanie osiągnąć. Pan Jezus kiedyś do świętej Faustyny powiedział tak: w jednej chwili mogę dać Ci o wiele więcej, niż jesteś w stanie zapragnąć. Pomyśl sobie teraz, jaki jest szczyt Twoich pragnień, jaki jest szczyt Twoich marzeń. I uświadom sobie, że w jednej chwili Bóg może dać Ci o wiele większe i wspanialsze rzeczy. Kiedy byłem w seminarium, pewien rekolekcjonista, który prowadził nam rekolekcję, powiedział nam tak: zapytaj się Jezusa, kim dla Niego jesteś. No i wiecie, ja siedzę w ławce jako kleryk, no i tak go słucham i sobie mówię, no jak to kim jestem? No klerykiem jestem, nie? I on za chwilę mówi, ale nie odpowiadaj Jezusowi, że jesteś klerykiem. Pozwól, żeby to On Ci odpowiedział. Ze zdumieniem słucham go dalej, o czym on dalej będzie mówił. I opowiada tak, że kiedyś miał taki czas w swoim życiu,
kiedy pytał Jezusa: Jezu, kim ja dla Ciebie jestem? Mówił nam o tym, jak bardzo ważne jest to, żebyśmy usłyszeli od Jezusa, jaka jest nasza tożsamość, kim jesteśmy w Jego oczach. I mówił, że w Jego sercu było tak gorące pragnienie, że cały czas wręcz modlitwą nieustanną modlił się: Jezu, kim dla Ciebie jestem? Jezu, kim dla Ciebie jestem? I całe dnie chodził i pytał się: Jezu, kim dla Ciebie jestem? I opowiadał, jak raz był z młodzieżą na kajakach i wiosłuje, i za każdym wiosłowaniem: Jezu, kim dla Ciebie jestem? Jezu, kim dla Ciebie jestem? Wiecie. I wiosłuje. I płynął na tych kajakach i w pewnym momencie słyszy w sercu głos: Ty jesteś moim Gedeonem. Zamarł, przestał wiosłować i mówi do ludzi, z którymi był w kajaku: do brzegu, do brzegu. Kiedy przybyli do brzegu, otwiera Pismo Święte, tam, gdzie było w Księdze Sędziów napisane o Gedeonie, usiadł i czyta: Pan jest z Tobą, dzielny wojowniku. I go tak to dotknęło, zaczął płakać. Młodzież do niego podchodzi i mówi: Ojcze, co się stało? A on mówi: Bóg do mnie mówi. I dla niego to było takie przełomowe, że on odkrył, że on jest dla Chrystusa Gedeonem. I zaprosił nas do tego samego. I opowiadał, że się modlił chyba 3 miesiące. Mówię: Panie Jezu, 3 miesiące ja nie wyrobię, ja tak długo chyba nie wytrzymam. Nie mam takiej wytrwałości, żeby tak długo Cię o to pytać. I była przerwa po tej konferencji, wyszedłem na spacer na ogród seminaryjny. No i chodzę sobie: Jezu, kim dla Ciebie jestem? Jezu, kim dla Ciebie jestem? I po kilku minutach słyszę w sercu: Ty jesteś moim Tymoteuszem. Było niesamowite. Pobiegłem szybko do kaplicy. Od razu przeczytałem 2 listy świętego Pawła do Tymoteusza i zakreśliłem to, co mnie poruszało w moim sercu. I później pobiegłem do spowiedzi, do mojego spowiednika i opowiadam mu o tym wszystkim, co przeżyłem, co mi Pan Jezus powiedział. A on mówi tak. Bo opowiadałem mu o tym, że najbardziej poruszyło mnie słowo: weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Bożej. I mój spowiednik mówi mi: w oparciu o to słowo rozpisz sobie plan na całe Twoje życie. I ja słyszę, mówię: Ojcze, ale ja mam dopiero 22 lata. Rozpisz sobie plan na całe Twoje życie. Ojcze, ale jestem, jeszcze nie wiem, czy księdzem będę. Jestem dopiero klerykiem. Jeszcze mogę odejść z seminarium. Rozpisz sobie plan na całe Twoje życie. Podejmij postanowienia do Twojego życia. Jednym z postanowień, które podjąłem, to jest to, że wszędzie tam, gdzie widzę trudy i przeciwności, to wszędzie tam szczególnie będę prosił Boga, żeby okazywał swoją moc i będę się jej spodziewał. I wiecie, kiedy przyjeżdżałem tutaj do Was, wczoraj chciałem dzwonić do księdza Mieczysława, że nie wiem, czy dojadę. Miałem problemy trochę z autem. Ale przypomniało mi się to słowo. I wiem, że Bóg chce dla nas zrobić wielkie rzeczy dzisiaj. Więc chcę Was zachęcić też do tego, żebyś zapytał, żebyś zapytała Jezusa: Jezu, kim dla Ciebie jestem? Żebyś się skoncentrował na tym, co Ci mówi Jezus, nie na tym, co Tobie mówią Twoje lęki, Twoje upadki, Twoje słabości, Twoje oskarżenia, ale żebyś skoncentrował całe swoje życie na tym, co Ci mówi Jezus. Żebyś mógł odkryć, jaką On Ci nadaje tożsamość. W Apokalipsie słyszymy o tym, jak Jezus daje kamyk, na którym jest napisane imię. On chce nam nadać tożsamość. Chce, żebyśmy od Niego usłyszeli, kim tak naprawdę jesteśmy. W tym świecie nie znajdziemy naszej tożsamości. Nie znajdziemy naszej tożsamości w relacjach z innymi. Nie znajdziemy naszej tożsamości w tym, co robimy, tylko przed Jego obliczem, tylko przed Nim. I kiedy zostałem już księdzem, to znaczy będę mówił o pewnych wydarzeniach, poprosiłem Pana Jezusa, żeby zapytałem się, o czym mam Wam dzisiaj powiedzieć. I pojawiło mi się w głowie kilka wydarzeń. I chcę Wam opowiedzieć, podzielić się z Wami kilkoma doświadczeniami działania Boga
z mojego życia. Kiedy byłem świeżo upieczonym księdzem, neoprezbiterem i chodziłem do chorych z Komunią Świętą, wtedy w jednym z mieszkań pewna pani, która otworzyła drzwi, trzymała się takiego balkonika, z trudnością mogła chodzić. Zaprasza mnie do środka i ja mówię, panie przodem. A ona mówi, nie, 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 księżulku, pan Jezus przodem. Mówię, o kurczę, ona nie powiedziała ksiądz przodem, ale powiedziała pan Jezus przodem. O matko, ta kobieta ma wiarę. Wszedłem do niej, pomodliliśmy się, udzieliłem jej Komunii Świętej i kiedy już od niej wychodzę, ona mówi tak, księżulku drogi. Ja mówię, słucham panią. I ona wyciąga swoje ręce. Księżulku, ja mam chore ręce, mam całe palce powyginane i bolą mnie stawy i parzą mnie. Nie mogę wziąć szklanki, talerza, łyżki, nie mogę jeść, nie mogę nic wziąć do ręki. No i sobie pomyślałem, no droga pani, no to do lekarza, nie? A ona mówi, ja wierzę, że jak ksiądz w imieniu Pana Jezusa położy ręce, to ja będę uzdrowiona. Ja słuchajcie, jakbym dostał kijem baseballowym przez głowę. Nagle przez moją głowę przeleciały wszystkie cytaty o tym, jak Pan Jezus mówi do uczniów, idźcie, uzdrawiajcie. Piotr, który mówi do człowieka, nie mam srebra ani złota, ale to, co mam, to ci daję. Nie? Mnóstwo fragmentów z Pisma Świętego o uzdrowieniach. Wy nie, Panie Jezu, to się nie dzieje, nie? Wy nie wierzę w to, nie? Ale sobie przypomniałem, że kiedy apostołowie nie wierzyli, to mówili, Panie, przymnóż nam wiary. Wiem, zamknąłem oczy. Wy, Panie, przymnóż mi wiary, Panie, przymnóż mi wiary, Panie, przymnóż mi wiary. I otwieram oczy, miałem nadzieję, że ona opuści te ręce, ona cały czas trzyma te ręce. Wy, ja co teraz? Znowu zamknąłem oczy, wie, Panie, przymnóż mi wiary, Panie, przymnóż mi wiary. I otworzyłem oczy. Ona nadal trzyma te ręce. Mówię, a jak się wygłupię? A jak się nic nie stanie? Mówię, ale w sumie jesteśmy tylko dwaj, nikt nie zauważy tego. Więc najwyżej tylko zbłaźnię się przed nią. No i położyłem moje ręce na jej ręce i zaczynam się modlić. I w pewnym momencie mam przynaglenie w sercu, żeby powiedzieć, żeby w imię Jezusa te ręce były zdrowe. Mówię, ja naprawdę mam to powiedzieć? I to przynaglenie jest coraz mocniejsze. No i powiedziałem to. I ona mówi, o księżulku, dziękuję, już nie bolą. I on mówi, jak już? I wyszedłem od niej z domu i wiecie, mam walkę w myślach. I mówię, nie, to pewnie placebo było, nie? Pewnie się nakręciła, ale mówi z drugiej strony, nie, to nie mogło być placebo, przecież ona miała wiarę, ale nie, jednak może jej się wydawało albo coś. I wiecie, niesamowicie walczyłem, a później sobie pomyślałem, Marcin, przecież Bóg jest dobry. Bóg nie dałby kobiecie, która z taką wiarą go prosi efektu placebo. I zorientowałem się wtedy, że nie wierzę znowu w to, co się stało. I święta Tereska od Dzieciątka Jezus mówiła, wierzę, bo chcę wierzyć. Więc postanowiłem, że trzeba zrobić krok wiary. I stwierdziłem, że dla mnie krokiem wiary będzie to, jak to powiem na kazaniu. Wiecie, i kiedy to mówiłem na kazaniu, wszyscy ludzie w parafii takie oczy, ja miałem wrażenie, że jestem osioł, że mi nikt nie wierzy. I na tej mszy świętej, bo ja nie powiedziałem, o kogo chodzi, ale pewna kobieta się zorientowała, okazało się, że to była jej sąsiadka, która słuchała tego kazania. I ona się zorientowała, że ja do tej pani przyszedłem, bo ona akurat przyjmowała księdza i ona akurat jest o balkoniku. No i ta pani poszła do niej po mszy świętej sprawdzić, czy to, co ksiądz mówił na kazaniu, to jest prawda. I na drugi dzień przed mszą świętą ta pani do mnie przychodzi i mówi, proszę księdza, ja wczoraj słuchałam tego kazania i zastanawiałam się, czy to jest prawda, bo ksiądz chyba mówił o mojej sąsiadce i rzeczywiście poszłam do niej i rzeczywiście Pan Bóg ją uzdrowił, ale mówi, proszę księdza, ale co jest najlepsze? Bo ona mówi, że ta prawa ręka, to ona ją bolała od 3 czy 4 dni, ale lewa ją bolała chyba od 2 lat i ból w obu rękach przeszedł. Było, niesamowite to jest. I okazało się, że ta kobieta ma niesamowitą wiarę. Kiedy następny raz szedłem do niej z Komunią Świętą, udzieliłem jej Komunii Świętej, a ona mówi, księżulku drogi, kolana mnie bolą. A ja mówię, nie, to się nie dzieje. Ja mówię, księżulku, czy pomodli się księżulek za mnie?
No to dobrze, to niech Pani usiądzie. No i Pan Jezus kazał kłaść ręce, no to położyłem jej ręce na kolana i się modlę. I znowu w modlitwie mam przynaglenie, żeby powiedzieć w imię Jezusa, żeby te kolana nakazać, żeby były zdrowe. Nie wierzę znowu. Ale przełamałem się, powiedziałem i mówię, skończyliśmy modlitwę i mówię do niej, kochana Pani, proszę wstać. I ona sobie wstała. Mówię, proszę usiąść. I usiadła. I mówi, nie bolą. Nie? Jak nie bolą? No normalnie musiałam się podeprzeć, a teraz bez podparcia wstaję. Nie? I sobie tak 3-4 razy wstała i usiadła. Ja mówię, nie. To się nie dzieje. Jaką ta kobieta miała niesamowitą wiarę. Jaką ona miała niesamowitą wiarę. Ja w ogóle nie dorastałem do tego, co Pan Bóg złożył w sakramencie kapłaństwa. I Pan Bóg mi postawił tą kobietę, żeby ona mi otworzyła oczy. I później był chyba czas kolędy i nie chodziliśmy z Panem Jezusem po chorych. I kiedy poszedłem do niej w lutym, wchodziłem do niej, mówię, Panie Jezu, co ona znowu wymyśli, nie? Kiedy wchodziłem do niej, ona po przyjęciu Komunii Świętej mi mówi tak, księżulku drogi. Ja mówię, o matko, zaczyna się. Ona mówi, w zeszłym miesiącu księżulka nie było, a mnie tak bardzo biodro bolało. Ale sobie myślę, Panie Jezu, przecież Ty i tak jesteś ze mną. Dotknij mojego biodra. I wie księżulek co? Przeszło. I to było naprawdę niesamowite. I dla mnie było zdumiewające to, jak Pan Bóg sam mnie wprowadzał w to, co On złożył w moim sercu. Jak Bóg sam dbał o to, żebym do tego dorastał. Po święceniach kapłańskich dostałem od mojego księdza biskupa dekret, żebym opiekował się odnową w Duchu Świętym w naszej diecezji. I kiedy organizowałem pierwsze rekolekcje dla wspólnot, to widziałem też uzdrowienia w niesamowity sposób, kiedy pewna kobieta przychodziła do Komunii Świętej i w momencie przyjmowania Pana Jezusa w Komunii Świętej Pan Jezus dał mi w sercu słowo, że zostały uzdrowione jej nerki. I później po tych rekolekcjach rzeczywiście ona dawała świadectwo, że Pan Jezus uzdrowił ją z dwóch chorób, nie pamiętam już z jakich, że jakieś dwa rodzaje bólów przeszły w jej życiu. I jej mąż mówi, jak to jest? Ona doświadczyła dwóch uzdrowień, a ja żadnego. Ksiądz mi to wytłumaczy, jak to działa? Mówi, nie wiem, jak to działa. Nie wiem, dlaczego tak jest. Ale wiem, że Pan Bóg każdego z nas kocha i każdego z nas prowadzi. I wiecie, kiedy zacząłem doświadczać mocy Bożej w swoim życiu, zastanawiałem się też, jak o tym mówić moim rodzicom. Najpierw mówiłem, dzieliłem się tym jakoś z moją siostrą, tym, co przeżywałem. Z moją mamą, z moim tatą. Ale mój tata był taki raczej chłodny, powściągliwy. O, okej, nie? I kilka lat temu bardzo bolało go kolano. Jeździł rowerem do pracy. Szczególnie to doskwierało mu wtedy, kiedy była jesień, wiał wiatr, padał deszcz i nie mógł klękać. Umawiając się w kolejkach do lekarzy, no to oczywiście, wiemy, słyszeliście ten kawał, jak dzwoni gość do ortopedy, do lekarza i mówi, że chciałby się umówić na wizytę, nie? I pani w recepcji mówi, no tak, mamy, dobrze, to rezerwuję termin 13 kwietnia 2029 roku. A ten gość mówi, ale rano czy po południu? A on mówi, a co to ma za znaczenie? A on mówi, bo rano mam kardiologa. Więc wiedząc, jakie kolejki są do lekarzy, wiedząc, jaki jest wielki ból kolana mojego taty, kiedyś, kiedy byłem w domu, pytam się w sercu, Panie Jezu, co z tym jego kolanem będzie? I słyszę w sercu, Pan Jezus mi mówi, uzdrowię go. Mówi, wow, mówi, super, mówię, Panie Jezu, ale jak to będzie, wiecie? I siedzimy z tatą w pokoju, mój tato ogląda telewizor, nie? Przerzuca kanały. Siedzę obok niego, mówię, tato, czy boli cię to kolano? Boli.
Tato, a czy próbowałeś się kiedyś modlić o uzdrowienie? Próbowałem. No i co, tato, jaki efekt? Jak widać. I przełącza dalej kanały. Tato, a czy mogę się za ciebie pomodlić? No możesz. I przerzuca dalej kanał. Tato, a czy mogę teraz? Teraz? Tato, możesz wyłączyć telewizor? No jak muszę. Wyłączył telewizor, zaczęliśmy się modlić. I w czasie tej modlitwy Pan Jezus dotknął kolana mojego taty. I po modlitwie pytam go: tato, jakich ruchów nie mogłeś wykonywać? I on mówi: nie mogłem klękać. Ja mówię: no to uklęknij. No ale nie mogę klękać, przecież mnie boli. A on mówi: uklęknij, proszę cię. Uklęknął i mówi: co, boli? No boli, ale mniej. A mówię: no tak w skali od 0 do 10, ile bolało, ile boli? Mówi: no było 7, jest 3. Mówię: no to pomodlimy się jeszcze raz, dobra? No dobra, nie? Pomodliliśmy się jeszcze raz. Mówię: znów uklęknij. Uklęknął. Mówię: i co? Mówi: nie boli. Nie. Wy naprawdę nie boli cię w ogóle? Nie. Wy, Pan Jezus cię uzdrowił, tata. No. I wiecie, tata wstał, poszedł do kuchni, do mamy, ja pobiegłem do pokoju, do mojej siostry, mówię: ej, Weronika, Pan Jezus tatę uzdrowił z kolana. Wiecie, moja siostra wbiega zaaferowana do kuchni, mama coś tam przy garnkach robi, tata podszedł, bierze jabłko, gryzie to jabłko i Weronika mówi: tata, Pan Jezus ci kolano uzdrowił? Mówi: no. I moja siostra mu mówi: tato, Pan Jezus chce, żebyś szedł do spowiedzi, bo ty dawno nie byłeś u spowiedzi. Tato, jeżeli nie pójdziesz do spowiedzi, to ten ból kolana wróci. Moja siostra wiedziała wcześniej, opowiadałem jej o tym, jak łaska uzdrowienia działa, że Bóg nie chce uzdrawiać naszych chorób tylko, ale chce uzdrawiać nas całych. A my jesteśmy nie tylko ciałem. Mu zależy na uzdrowieniu naszych serc, na uzdrowieniu z naszego grzechu, naszych myśli, naszych emocji, naszych relacji. Bóg jest lekarzem ludzi, nie jest lekarzem chorób. On jest zainteresowany nami całymi, nie tylko naszymi ciałami. I moja siostra to wiedziała i wiedziała, że Bóg daje znak mojemu tacie, że on walczy o jego serce. I tata mówi: o, zobaczymy jeszcze, jak to tam, może ten ból wróci. I moja siostra mówi: tato, idź do spowiedzi. O, zobaczymy. I wiecie co? Mój tata nie poszedł do spowiedzi. I ten ból rzeczywiście wrócił. I później zabrałem moich rodziców na wakacje. Pojechaliśmy do Zakopanego. Nocowaliśmy u sióstr nazaretanek. I tam codziennie, kiedy odprawiałem mszę świętą, codziennie po mszy świętej robiłem wystawienie Najświętszego Sakramentu i mówię do mojej mamy: mamo, jak chcesz, to możesz zostać na godzinę adoracji. I tata mówi: ja też zostanę. Ja mówię: tato, ale ty nie musisz. Bo wiedziałem, że mój tata się nie narzuca Panu Bogu. Tata mówi: zostanę. Słuchajcie, razem z moimi rodzicami, z moim tatą, mój tata był przez tydzień, godzinę dziennie, jak małe dziecko wpatrzone w Pana Jezusa. Adoracja w zupełnym milczeniu. I pytałem się: Jezu, jak to jest? Co się dzieje w jego sercu? Dlaczego mu zabrałeś to uzdrowienie kolana? I wtedy Pan Bóg dał mi zrozumieć, że to jest tak jak u Zachariasza. Kiedy Zachariasz z Elżbietą nie mogli mieć dziecka, kiedy anioł przyszedł do Zachariasza i Zachariasz w to nie uwierzył, anioł mu powiedział: będziesz niemową, ale w tym czasie będę uzdrawiał twoją wiarę. I ja zrozumiałem, że ten czas, w którym Pan Bóg zabrał uzdrowienie kolana mojemu tacie, był czasem, w którym Bóg zaczął uzdrawiać jego wiarę. I zobaczyłem, jak od tego momentu w bardzo szczególny sposób Bóg walczy o serce mojego taty. A kiedy później miał ciężki udar, gdzie lekarze mówili, że z takich rzeczy się nie wychodzi, po takich rzeczach już się jest roślinką, to jest naprawdę niesamowity cud,
że mój tata nie wypuszczał różańca z rąk. Mało tego, kiedy rehabilitant do niego przychodził, kiedy uczył go z powrotem chodzić, kiedy mój tata zaczął chodzić, to pierwszą rzecz, którą mi powiedział, to jest: Marcin, przywieź mi więcej różańców, żebym ludziom poroznosił po innych salach. Mój tata, nie? Mój tata, apostoł różańca i Bożego Miłosierdzia. Nie? To naprawdę jest niesamowite, jak Bóg uzdrawiał jego serce. I on dzisiaj jest po udarze. I on ma trudności z chodzeniem. Ale on nie zaczyna dnia bez słuchania Słowa Bożego. Zawsze na Wigilię kupuję rodzicom taką książeczkę z Ewangelia na dany rok. Mój tata śpi z tym pod poduszką. I moja mama mówi: Marcin, to zawsze ja się więcej modliłam, ja chodziłam do kościoła, a mnie zawstydza to, że on nie zacznie dnia, dopóki nie przeczyta Ewangelii. To Pan Bóg nas prowadzi i On wie, jak nas prowadzić. Ja sam też doświadczyłem uzdrowienia wewnętrznego. Chcę się podzielić z wami tym, że przez wiele lat w moim życiu miałem strasznie paskudny koszmar, który mi się śnił zawsze wtedy, kiedy byłem chory. Nie wiem, dlaczego to było tak związane. Zawsze, kiedy byłem chory, śnił mi się jeden i ten sam koszmar, którego nie umiałem opisać słowami. Budziłem się jako małe dziecko z płaczem, z krzykiem. Moja mama wbiegała do pokoju i mówi: Marcin, co się stało? A ja mówię: mamo, znów mi się to śniło. Ale co? Mówię: nie wiem. Nie potrafiłem tego opisać. Miałem wrażenie, że jest coś małego, później przychodzi coś większego, później jest jakiś wielki lęk i się budziłem z płaczem. I miałem ten koszmar zawsze wtedy, kiedy byłem dzieckiem, kiedy byłem nastolatkiem, nawet kiedy byłem księdzem. Nie wiedziałem zupełnie, o co chodzi. I kiedyś byłem na jednych rekolekcjach, które prowadził ksiądz Rufus Pereira. Prowadził te rekolekcje dla kapłanów. I po przyjęciu Pana Jezusa w Komunii Świętej, kiedy każdy z nas się modlił, ojciec Rufus podchodzi do mikrofonu i mówi tak: jest tu między nami kapłan, którego mama miała trudności z urodzeniem w czasie porodu. I ja w tym momencie, wiecie, miałem zamknięte oczy i widzę w tym momencie ten sen, ten koszmar, który zawsze mi się śnił, z perspektywy tego małego. I zrozumiałem, że to byłem ja w brzuchu mojej mamy. I ksiądz mówi: były duże trudności z twoim porodem i twoja mama bała się wydać cię na ten świat. I w tobie jest lęk przed wchodzeniem w nowe rzeczy. Boisz się wchodzenia w nowe rzeczy. Ale teraz Jezus rodzi cię do nowego życia. Ja wtedy zobaczyłem w sercu niesamowitą światło i zacząłem płakać. I rzeczywiście od tego czasu, od tego momentu Pan Jezus zabrał mi lęk przed wchodzeniem w nowe rzeczy. I rozpoczęły się różne wariactwa w moim życiu, bo zacząłem robić rzeczy, których nigdy w życiu nie robiłem. I ten koszmar nigdy więcej nie wrócił. I chciałem zapytać później moją mamę, tylko mówię: jak teraz jej o tym powiedzieć? Mówię: Panie Jezu, chciałbym porozmawiać jakoś o tym z moją mamą, ale nie wiem, jak jej o tym powiedzieć. No jakoś pół roku później nadarzyła się okazja i mówię: mamo, czy były jakieś trudności przy moim porodzie? Nie, no co ty, no, ale wyskoczyłeś teraz jak Filip z konopi, no co ty mówisz, nie? Nie, nie było żadnych trudności. Ja mówię: nie, no tak się chciałem zapytać. No i gadamy na jakieś inne tematy, mama wyszła na chwilę do kuchni i krzyczy: Marcin, chodź tylko, nie? Ja wbiegam do kuchni i mówię: słuchaj, no były przecież. Przypomniałam sobie, że ty byłeś ustawiony jakoś tak bokiem i lekarze mówili, że będą trudności, że szczypcami muszą cię tam złapać, tylko że mogą ci coś zgnieść. Ja wtedy się tak wystraszyłam, że nie chciałam cię rodzić. Bardzo się bałam. Mówię: a czemu o to zapytałeś? No i mówię: mamo, bo pamiętasz ten koszmar? Opowiadam jej całą tą historię i mówię, że byłem na takich rekolekcjach i Pan Jezus pokazał to jednemu księdzu. Mówi: jak mu to pokazał, moment porodu? No nie tak, że pokazał, że on to widział, tylko dał mu w wewnętrzny sposób poznać, co się działo. I pamiętasz ten sen, który zawsze miałem?
Pan Jezus mi go zabrał. Ja już się nie boję. I później zacząłem czytać o tym właśnie, że są takie dziedziny z naszego życia, nawet psychologia prenatalna o tym mówi, że mogą być lęki, które są zakorzenione w nas już nawet z tego czasu, kiedy byliśmy w brzuchu mamy. Ja miałem właśnie coś takiego. I Pan Bóg mnie z tego uzdrowił. I w wielu momentach mojego życia Pan Jezus pokazywał, jak wielką moc złożył w kapłaństwie. Pamiętam, kiedy poszedłem do jednej szkoły zawodowej uczyć religii. Na samym wejściu, wyobraźcie sobie, pierwsze wejście do tej szkoły. Pojawiam się w drzwiach. Klasa zawodowa, 30 uczniów. Oni widzą mnie pierwszy raz w życiu. I z ust jednego z uczniów słyszę stek przekleństw pod swoim adresem. Ale to był, słuchajcie, to był ciąg po prostu jak wystrzelany z karabinku. Wszystkie najbardziej plugawe słowa, które słyszałem w życiu, po prostu wystrzelane pod moim adresem jak z karabinka. Mnie wmurowało w drzwiach. Myślałem, że mi uszy spuchną. A to była szkoła taka, w której dyrektor mówił, słuchajcie, mamy trudnych uczniów i nie będziemy się z nimi cykać. Jakby co, jest artykuł na to, obrazu urzędnika państwowego, wzywamy policję. Bo inaczej sobie nie damy rady. I mi się w głowie świta z jednej strony, mówię, aha, pewnie trzeba będzie zaraz dzwonić po policję, bo on mnie obraża przecież. Ale z drugiej strony sobie myślę, chwila Marcin, przecież on ciebie w ogóle nie zna. Widzi mnie pierwszy raz w życiu na oczy. I co musi być w człowieku, który ma taką agresję wobec mnie, pierwszy raz widząc mnie na oczy? Postanowiłem wtedy nie dzwonić po policję, ale zacząłem się za niego modlić. I zauważyłem ciekawą rzecz, że zawsze, kiedy szedłem do nich na lekcję, postanowiłem, że za niego konkretnie będę odmawiał koronkę do Bożego Miłosierdzia. I kiedy odmówiłem za niego koronkę do Bożego Miłosierdzia, to na lekcji był spokój. Ale kiedy się nie pomodliłem, to gościa po prostu nosiło. I na jednej lekcji mówi do mnie tak, coś im tłumaczy, a on mówi, księże, to się nie trzyma jak pigment skóry. Jak co? Co to za porównanie w ogóle? Jak pigment skóry. A ja mówię, no księże, robię sobie właśnie tatuaż i wypełnienie nie działa, wszystko wypływa. Jaki tatuaż? Smoka. Pokaż ten tatuaż. Się rozpina tutaj. Pokazuje, tak jest smoczysko. Ksiądz zobaczy, sam kontur jest, a wypełnienie wypływa. No to współczuję ci, nie? Tego smoka, nie? A on mówi, a czemu ksiądz mi współczuje smoka? No wiesz, no bo smok jest takim nieciekawym symbolem. W Apokalipsie to jest symbol diabła. A tatuaż w starożytności był symbolem niewolników. Więc chyba nie muszę ci tłumaczyć, co to znaczy. Więc mówię, szczęść Boże na dalsze wypełnienia. Nie? Mówi, teraz nic, tylko czekać, aż będziesz miał duchowe jazdy. A on mówi, już mam, księże. No i cała klasa w zawodówce, wszyscy cicho, po raz pierwszy. Nie? On mówi, już mam jazdy. Mówi, jakie masz jazdy? Przychodzą do ciebie zmory w nocy? Mówi, no przychodzą, duszą, kołdrę zrzucają ze mnie. Mówi, księże, ale nie to jest najgorsze. Najgorsze są koszmary, jakie mam. Kiedy widzi postaci w czarnych kapturach, które zabijają niemowlęta, piją ich krew i piszą tą krwią po ścianach. Mówi, księże, to są tak straszne i tak realne koszmary, paskudnie się boję, nie? No to szczęść Boże, dokończ tatuaż, to będzie jeszcze więcej, nie? Po lekcji poczekał, aż wszyscy wyjdą. Podchodzi do mnie, wiecie, gość mojego wzrostu, tylko 3 razy szerszy niż ja, nie? Mówi, ksiądz, wie ksiądz, że przy kumplach tego nie mogłem powiedzieć, nie? Ale mam pełne gacie, nie? Boję się dzisiejszej nocy. Każdej kolejnej nocy się boję. Niech ksiądz mi pomoże. Ja mówię, ja tobie nie mogę pomóc. Tobie tylko Jezus może pomóc. O, ksiądz znowu o tym Jezusie i zaczyna, nie? I wybiegł z klasy. Rano się budzę, drugiego dnia.
I widzę, że w nocy dostałem SMS-a o 2 w nocy. Proszę księdza, to już przestało być śmieszne. Czy mogę do księdza przyjść? Tego dnia akurat miała mnie odwiedzić moja mama. Mama mówiła, Marcin, przyjadę do ciebie, umyję ci okna. Wiecie, jak to mama przyjeżdża, nie? No dobra, mamo. I mojej mamie mówię, mamo, wiesz co, jeden z uczniów chciał tu przyjść porozmawiać. No dobrze, to ja sobie tutaj wyjdę na spacer, sobie tu pochodzę trochę. No i on przyszedł, mówi, proszę księdza, gość miał 18 lat, mówi, po raz pierwszy od 10 lat spałem z moją matką. W nocy tak się bałem, dopiero chyba po odmówieniu 2 różańców i koronki do Bożego Miłosierdzia zasnąłem, ale boję się kolejnej nocy. Niech ksiądz mi pomoże. A ja mówię, ja ci mówiłem, tobie Pan Jezus tylko może pomóc, nie? Mówi, no to niech ksiądz coś zrobi. Ja mówię, no to się spowiadamy. Jeśli nie będę spowiadał, nie? Mówię, no to tam są drzwi. No przecież niech ksiądz tak nie robi. Ja mówię, ale ja ci nie mogę pomóc. Ty potrzebujesz spowiedzi, chłopie. Ksiądz, ale ja się nie spowiadałem od pierwszej komunii świętej. Ja mówię, no właśnie dlatego trzeba się wyspowiadać. Oddać wszystko Panu Jezusowi. Mówi, księże, ale ja nie pamiętam, co tam się mówi. Ja mówię, spokojnie, przygotujemy się, porozmawiamy o wszystkim, się wyspowiadasz. Przygotowałem go do spowiedzi. Wyspowiadał się. I po udzieleniu rozgrzeszenia powiedziałem mu, pomodlę się o Ducha Świętego dla ciebie przez chwilę. W pewnym momencie zaczęło nim cząść. Doświadczył uwolnienia i po tej modlitwie był cały zlany potem, calutki po prostu. Głowę, włosy miał takie, jakby w ciągu kilkunastu sekund modlitwy momentalnie zrobiły się całe mokre, jakby ktoś wziął jego głowę do toalety i spuścił wodę, nie? Koszulka cała prześwitywała na nim po tej modlitwie, nie? Po prostu był zlany potem maksymalnie. Po tej modlitwie wstaje, mówi, księże, jestem 30 kilo lekciejszy. Co to było? Ja mówię, Pan Jezus, uwolnienie. Nie? Ja mówię, chłopie, co miesiąc spowiedź i co niedzielę komunia święta. Ty musisz być blisko Jezusa. Musisz żyć blisko Jezusa. I kiedy wychodził ode mnie, z moją mamą mijał się w drzwiach, moja mama spojrzała się na niego i mówi, co wy robiliście? Ja mówię, mamo, modliliśmy się. Pod prysznicem? Nie, no czasami różne rzeczy się dzieją na modlitwie. A ten chłopak powiedział mi jedno, proszę księdza, za każdym razem, kiedy ksiądz na religii mówił słowo Jezus, Maria albo Kościół, to ze mnie wręcz jak z wulkanu wydobywał się ten stek tych przekleństw. Ja nie potrafiłem tego powstrzymać. Mu nie chodziło o mnie. Mu chodziło o tego, kogo ja przynoszę. Ja jestem słabym, glinianym naczyniem. A jestem tak naprawdę małym żuczkiem. Jestem nikim. Ale przynosiłem Jezusa. I to obecność Jezusa sprawiała, że zło, które było w nim, nie mogło tego wytrzymać. I naprawdę nosimy w sobie niezwykły dar. Jakiś czas temu właśnie tutaj, zmiłujcie się, nagrywaliśmy świadectwo uzdrowienia pewnej uczennicy na lekcji religii, kiedy Pan Jezus uzdrowił jej kolano. I w tej parafii, w której byłem, chodziłem co rano do sklepu spożywczego, po bułki, coś na chleb. I tam była jedna taka pani kasjerka i za każdym razem, kiedy ją widziałem, miałem taką krótką myśl, żeby pomodlić się dla niej o dziecko. I zawsze, kiedy wydawała mi resztę, to mówiłem taki akt strzelisty, Panie Jezu, daj jej dziecko, amen. Za każdym razem. I kiedy ten film umieściliśmy w internecie, kiedy poszedłem na drugi dzień rano po bułki, ona mówi, proszę księdza, widziałam ten film w internecie. A ja mówię, co, fajny jest Pan Jezus, nie? No fajny, proszę księdza, a my moglibyśmy się też pomodlić? Mówię, aha, jest coś na rzeczy. Wie, o co będziemy się modlić? A on mówi, proszę księdza, bo nie mogę mieć dziecka, nie możemy mieć dziecka z mężem. I pomodliliśmy się wtedy w sklepie.
Tydzień temu z piątku na sobotę ono się urodziło. Dostałem zdjęcie rano. I mówiłem, jak będzie chłopiec, to żeby był Marcin. A ona mówi, proszę księdza, no bardzo Marcel mi się podoba. Mówię, no to chociaż pierwsze cztery litery się zgadzają. A mówię, ale chciałbym je ochrzcić. Dobrze, dobrze, zaprosimy księdza na chrzest. To Jezus wszystko czyni. Chciałem wam na koniec opowiedzieć taką historię o takiej książeczce, Jedno serce, o takich rekolekcjach, które robiliśmy tutaj razem, Zmiłujcie się. To jest tak niesamowita historia, że kiedy przyszedłem na parafię do Wągrowca, poszedłem do moich sąsiadów, Paulinów, na kawę, do proboszcza i sobie siedzimy z proboszczem przy kawie i on mówi, ty słuchaj, wiesz co, jest niesamowita akcja. W zeszłym roku chyba z 15 osób przyszło do mnie po mszy świętej, prosząc, żeby oddać się w obecności kapłana przed tabernakulum Matce Bożej. Mówi, zobacz, jaka niesamowita robota. My nic nie robimy, Matka Boża działa, ludzie sami pragną przyjść do jej serca. Jest niesamowita łaska, niesamowity jakby taki pociąg w sercach ludzi do Matki Bożej. I to był pierwszy taki puzelek. Nie? Bo ci ludzie byli po 33-dniowych rekolekcjach. Drugi puzelek był wtedy, kiedy poproszono mnie, żebym był rekolekcjonistą na pielgrzymce na Jasną Górę i codziennie mówiłem kazania. I jednego wieczoru modliliśmy się o Ducha Świętego dla wszystkich pielgrzymów. I dwa tygodnie po pielgrzymce, po mszy świętej, przyszedł do mnie pewien mężczyzna z jakąś kobietą i mówi, pamięta mnie ksiądz? Ja mówię, no tak jakoś kojarzy twarz. Bo ja byłem na pielgrzymce, ale ja tam poszedłem tak z ciekawości ogólnie, ale wy się za nas tam modliliście, nie? I od tego Ducha Świętego i ręce kładliście i daliście nam takie fragmenty ze Słowem Bożym. I tutaj mam takie z listu do Galatów o tym, żeby nie żyć według pożądliwości ciała, ale według ducha. Proszę księdza, ja tego w ogóle nie rozumiem. Co to, o co tu chodzi? Ksiądz uczył się Pisma Świętego, to niech mi ksiądz wyjaśni, bo ja to czytam, zupełnie tego nie rozumiem, ale czuję, że to jest dla mnie niesamowicie ważne. To mnie wręcz od wewnątrz pali jak ogień. No i wiecie, i mówię mu, nie? O tym, że jest w nas walka, jest nasza pożądliwość i tak dalej. Ja mówię, to wiem, co Pan Jezus chciał mi powiedzieć. Ja mówię, co? Księże, bo my żyjemy w konkubinacie, to że my mamy żyć w czystości teraz, tak? No, myślę, że tak Pan Jezus tego by chciał. Księże, ale jak to zrobić? Jak z tą pożądliwością walczyć? Ja mówię, drogi Panie, 33-dniowe rekolekcje. Zaraz dam Panu książeczkę, nie? Księże, ale wie ksiądz, ja tu jeżdżę na tirach, ja nie mam kiedy czytać tych książek. A ma ksiądz jakieś audio? Nie, no audio to nie ma, nie? Mam w książkach to. I dałem mu książkę i go puściłem do domu. Ale sobie pomyślałem wtedy, no rzeczywiście nie ma w formie słuchania. Mówię, więc pomyślałem, że wezmę jedną taką książeczkę, nagram wszystko, wrzucę na YouTube'a i po prostu ludziom będę rozprowadzał, rozdawał te linki. I to był drugi taki puzelek. Trzeci puzelek, który ułożył całą układankę, było to, kiedy przyszła do mnie kobieta po mszy świętej o poświęcenie medalików. I takie małe medaliki z napisem Totus Tus. Mówię, o, pani kochana odprawiała rekolekcje 33-dniowe. A ona mówi, tak, proszę księdza. Wie, gdzie pani odprawiała te rekolekcje? A ona mówi, na WhatsAppie. Ja mówię, na WhatsAppie? To już normalnych rekolekcji nie ma, żeby na WhatsAppie rekolekcje odprawiać? Ja mówię, tak, bo wy księża to nam nie poprowadzicie. Słuchajcie, poczułem, jakbym dostał z płaskiego w twarz. Mówię, co, my nie poprowadzimy? Mówię, nie, Panie Jezu, to trzeba zrobić, trzeba już to nagrać. I zacząłem nagrywać to, co miałem w książkach. I w międzyczasie pojechałem do Miłujcie się, tam usiedliśmy przy kawie, wiecie, i tam się wszyscy tam dosiadają, rozmawiamy sobie, wszystko fajnie, pięknie i mówię, a co, czym się ksiądz teraz zajmuje? Ja mówię, no teraz właśnie nagrywam rekolekcje 33-dniowe. O, proszę księdza, no to super, bo my też widzimy, też mamy takie pragnienie, ale może zrobimy to razem. Ja mówię, spoko, fajnie, super, oni mają tych wszystkich tam montażystów, tych, co tam nagrywają, oni się wszystkim zajmą, mówię, więc spoko, nie? Mówię, tylko musimy ekipę jeszcze zebrać do tego. A mówię, no ale jak, mamy ekipę. Ja mówię, jaką ekipę? Ja mówię, no Łukasz będzie nagrywał, tutaj ten, a ksiądz będzie mówił. Ja mówię, ja mam mówić przez 33 konferencje? Mnie w seminarium uczono przygotowywać 3-dniowe rekolekcje, a to są 33-dniowe rekolekcje. Mówię, ja nie dam rady tego, nie? Ale kiedy zaczęliśmy się modlić, zobaczyliśmy, że Matka Boża naprawdę dawała ludzi, którzy stworzyli stronę internetową, aplikacje na iPhony, aplikacje na Androida.
I zaczęliśmy nagrywać te rekolekcje, które kiedy wystartowały, to zakończyliśmy je 1 stycznia 2020 roku. I dla nas to był niezwykły znak. Matka Boża chciała nas wprowadzić w ten 2020 rok. I wiemy, jaki zwariowany był, nie? Kiedy się na całym świecie zaczęło kotłować. I zobaczyliśmy, że ona nas w to wszystko wprowadziła. No więc chciałem się z wami też podzielić takim świadectwem działania Matki Bożej. Tym, że ja do tego też nie dorastałem. Miałem w sobie wiele oporów, ale chcę was zachęcić do tego, żebyście pomimo tego, jeśli dostrzegacie jakiekolwiek swoje opory, swoją niewiarę, swoją małość, swoje słabości, swoje wady, nie patrzcie na to. Patrzcie na to, czego chce Jezus. My naprawdę jesteśmy mali. Naprawdę jesteśmy słabi. Ale On jest wielki. I czystość to nie jest tylko nie grzeszyć przeciwko szóstemu przekazaniu. Czystość to znaczy widzieć Jezusa. Widzieć wszędzie Jezusa, we wszystkim Jezusa. Pan Jezus mówi, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Boga. Nie swoje słabości, nie swoje wady, nie swoje oskarżenia, nie swoje komplikatory, które nam się w głowie zawsze włączają, ale Boga. Amen. Dla Pana Jezusa brawa wielkie. Woo!